Ekolodzy zbadali wiek około 100 drzew w pewnym lesie, wyniki przedstawili w postaci poniższego wykresu pudełkowego. Jaki jest rozstęp wieku drzew, które badali? Jaka jest mediana wieku drzew w tym lesie? Upewnijmy się najpierw, że dobrze rozumiemy, co oznaczają poszczególne elementy na takim wykresie. Taki wykres to dobry sposób przedstawienia zakresu wszystkich pomiarów, które w tym przypadku oznaczają wiek drzew. Można z wykresu pudełkowego odczytać również inne rzeczy, jak na przykład medianę, albo przedział wartości, w którym znajduje się większość wyników. Na taki wykres czasami mówimy pudełkowy z wąsami. To jest lewy wąs, ten prostokąt to coś na kształt pudełka, a tu mamy drugi wąs, prawy. Wąsy najczęściej pokazują, jak daleko sięgają wszystkie nasze dane, gdzie się zaczyna i kończy cały nasz zbiór danych. Na tym wykresie widać, że najniższy wynik badań ekologów to drzewo ośmioletnie. Zakładam, że ta skala jest wyrażona w latach. I widać też, że najwyższy wynik, czyli najstarsze drzewo, ma 50 lat. Czyli jeżeli chcielibyśmy wyznaczyć zakres albo zasięg albo rozpiętość naszego zbioru danych, czyli w statystyce tak zwany rozstęp, to od najwyższej wartości odejmujemy najniższą wartość. Czyli rozstęp wynosi 50 odjąć 8 równa się 42. To nam mówią wąsy. Określają, że wszystkie dane mieszczą się pomiędzy 8 i 50 lat, włączając w to 8 i 50. A co nam mówi pudełko? Ta pionowa kreska wewnątrz prostokąta to mediana, ta wartość 21 to mediana. Połowa danych ma wartości mniejsze niż mediana, czyli leży po lewej stronie tej kreski. A połowa z badanych drzew jest starsza niż 21 lat i leży po prawej stronie tej kreski. Te punkty, końcowe punkty prostokąta, to mediany każdej z dwóch połówek, czyli to jest mediana dla wszystkich drzew młodszych niż 21 lat, a ten punkt to środkowy wiek dla wszystkich drzew starszych niż 21 lat. Czyli w sumie wykres pudełkowy dzieli nasze dane na cztery obszary, dlatego że są cztery, nazywają się kwartyle. Ten obszar nazywamy pierwszym kwartylem i oznaczamy Q1, i jest to 1 czwarta wszystkich drzew. Może to nie być dokładnie 1 czwarta, bo granica pomiędzy tymi obszarami, zarówno w sensie wartości, czyli liczby lat, jak i liczby danych, czyli liczby drzew, może przechodzić nie pomiędzy dwoma konkretnymi drzewami, tylko przez środek jakiegoś drzewa. Czyli 1 czwarta dokładnie lub około mieści się w tym przedziale wartości. 1 czwarta drzew jest w wieku, Pomiędzy 14 i 21 lat. Jedna czwarta drzew jest w wieku pomiędzy 21 i 33. I ostatnia jedna czwarta mieści się w tym czwartym kwartylu, pomiędzy 33 i 50. Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty kwartyl. Możemy teraz odpowiedzieć na pytania. Rozstęp obliczyliśmy. Mamy 42-letnią różnicę pomiędzy najmłodszym i najstarszym drzewem. Mediana wieku drzew wynosi 21. Mimo, że mamy w tym lesie drzewa bardzo stare, jak na przykład 50 lat, to mediana dla tego zbioru drzew leży bliżej młodszego końca całego naszego spektrum wiekowego. Jeżeli określimy medianę jako miarę wartości centralnej, to wartość centralna wynosi 21 lat. Na takim wykresie po prostu widać, że ta kreska leży bliżej lewego boku prostokąta i bliżej końca lewego wąsa. Prawy bok pudełka leży dalej od mediany niż lewy i koniec prawego wąsa też leży dalej od mediany niż koniec lewego wąsa.